tutaj się męczyć, póki dokonała żywota. No, dzisiejsza akcja, która jest wspólnie przeprowadzana z policją, z leśnikami, z kolegami myśliwymi, daje no, efekty. To jest efekt dzisiejszej naszej pracy w terenie, ponieważ my jako Państwowa Straż Łowiecka działamy, mamy te wspólne porozumienia i w jedności siła. I dlatego dzisiejsza akcja, która jest przeprowadzona na terenie tutaj Michałowa, Bondar, myślę, że jeszcze niejedno spotkamy i zobaczymy, co się dzieje w lesie. Ale gdyby pan to opisał dla telewizorów, jak to jest? Ten wnyk był, łania wpadła, ten... jak to było, ale proszę nam nie podać. Ten wnyk prawdopodobnie był duże koło naciągnięte, zaczepione, tak jak widzimy tutaj za tą osikę. I kłusownik zostawia taką potężną petlę na wysokości klatki, że tak powiem, piersiowej łani. Nie, łania idąc nie zauważa, zaciska, no i ginie w męczarniach. Trudno, bo wtedy wpada w panikę i zwierzyna jest bezradna. Bezradna, tym bardziej, że widzimy, że to jest lina stalowa. Proszę bardzo, jest tak mocno zaciśnięte, że musieliśmy odpiłować drzewo, spiłować drzewo, żeby odciągnąć. Kto jest kłusownikiem? Kłusownicy są to prawdopodobnie drobni rolnicy wokoło tutaj mieszkający. Nie zrobił tego myśliwy, tylko człowiek, który no, bardzo źle się zachował. Uważam, że czyżby jemu brakowało jedzenia, ale to jest okres przedświąteczny. I dlatego my najbardziej wtedy w tych okresach, takich okresach świątecznych robimy te akcje i są efekty. Linka na szyi widzę. Jak pan...